Cześć, z tej strony Edyta z bloga Zakręcony Wege Obiad. Dzisiaj czwarty dzień naszego wyzwania, miesiąca zielonych koktajli. Mam dla Was nową propozycję z jarmużem, koperkiem, czosnkiem, sokiem pomidorowym. Zapraszam do oglądania. Najpierw dodam 2 liście jarmużu. Może bez tej łodyżki. Pytacie się mnie, skąd biorę takie ładne zielone warzywa. Przyznam szczerze, że kupuję je wszystkie w Makro. Tam mają największy wybór, jeśli chodzi właśnie o wszelkie zielenizny. Pęczek taki koperku. Razem z łodygami. 2 ząbki czosnku. Sok z limonki. Tak, z jednej drugiej. Będą pewnie 2 łyżki. Sok pomidorowy. Tutaj mam około 400 ml. Będzie taki czerwono-zielony sok. Soli trochę do smaku. I dodam jeszcze trochę wody, żeby nie był taki bardzo gęsty. I miksujemy. Że już mu wystarczy. Piękny, ciemnozielony, pachnący koperkiem, czosnkiem. Sam sok pomidorowy to by było za mało, za gęsty byłby ten koktajl, dlatego dodałam jeszcze wody do niego. Próbujemy, wasze zdrowie. To jest koktajl idealny na wszelkiego rodzaju przeziębienia. Mocno wyczuwalny czosnek, koperek, przepyszny, tylko musi być w nim sól, ponieważ tak to będzie taki troszeczkę mdły. Zachęcam Was do oglądania, komentowania, subskrybowania, lajkowania. Przyłączcie się do mojego wyzwania. Do zobaczenia jutro. Cześć!